Mentzen nie zostawia suchej nitki na Sikorskim, który pcha Polskę do wojny, a cały Sejm skanduje na stojąco Donald Trump. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, minister Radosław Sikorski poinformował, że poprosił USA o zgodę do strzelania do rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Amerykanie wcześniej twierdzili, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu oraz nie będzie dobre dla Polski. Zgodnie z prawem międzynarodowym będzie to po prostu atak na Rosję i włączenie się do wojny. Potwierdzał to zresztą nawet w mediach wicepremier Gawkowski. Czy minister Sikorski nie zadał sobie prostego pytania? Dlaczego Amerykanie nie strzelają do rosyjskich rakiet? A czemu nie robią tego Francuzi albo Brytyjczycy? Może dlatego, że nie chcą atakować mocarstwa atomowego. Jeżeli jest to niebezpieczne, to dlaczego Polska się wyrywa na ochotnika? Jeżeli jest to bezpieczne, to dlaczego nie ma innych chętnych? Polacy nie chcą umierać na wojnie, nie chcą, żeby ich miasta były bombardowane, tylko dlatego, że mający rodzinę za granicą Sikorski chce zgrywać bohatera. Składam wniosek o przerwę, uzupełnienie porządku obrad, o informację ministra spraw zagranicznych, dlaczego chce atakować Rosję i to nawet wtedy, kiedy NATO nas przed tym przestrzega. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nieobecny panie premierze. Przed wnioskiem formalnym w imieniu koła Wolni Republikanie chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jarosław Sachajko teraz mówi. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie marszałku, pani minister, szanowni Polacy. 9 miesięcy jest to błogosławiony okres narodzin dziecka. Pani minister w 9 miesięcy uśmierciła polską służbę zdrowia. Dzisiaj fizjoterapeuci protestują w imieniu pacjentów, którym pani minister chce odebrać możliwość rehabilitacji domowej w racjonalnym terminie. Z 42 dni oczekiwania chce zwiększyć to do 293 dni. Za 2 tygodnie będą protestowały pielęgniarki i położne, których państwo oszukali. Likwidacja porodówek, odwoływanie zabiegów, które były planowane, wykluczenie 80% pacjentów z możliwości fizjoterapii domowej. Szanowni państwo, zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację ministra zdrowia, dlaczego w przedwyborczej cudotwórczyni zamieniła się w grabarza służby zdrowia, czyli wróciła Platforma i kręcenie lodów na służbie zdrowia. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, już podczas debaty budżetowej nad ustawą budżetową mówiliśmy z tej mównicy, że te wszystkie prognozy ściągalności podatku, prognozy wpływów z podatków są nazbyt optymistyczne. Już wtedy o tym wspominaliśmy, natomiast wy zupełnie zignorowaliście te głosy. Natomiast jednocześnie przyznajecie sobie ogromne nagrody, bo ponad 50 milionów dla rządu, prawie 23 miliony dla samego Ministerstwa Finansów. To są nagrody. Za co? Za co te nagrody? Za to, że nawet nie potrafiliście porządnie budżetu przygotować? Bo musimy go teraz nowelizować, musicie go nowelizować. Wszystkie błędy obciążają was. Właśnie za to, że nawet nie słuchaliście dobrych rad. Brakuje na podstawowe potrzeby, brakuje na ochronę zdrowia. Tu przed Sejmem jest protest fizjoterapeutów, bo szukacie oszczędności kosztem pacjentów, kosztem Polaków, bo nie będą mieli dostępu do fizjoterapii domowej. Przez rozporządzenie nr 94 prezesa NFZ eliminujecie możliwość rehabilitacji domowej. Tu szukacie oszczędności, natomiast nie szukacie oszczędności w administracji. Tam powinniście zaczynać szukać, od siebie. Natomiast przyznajecie sobie nagrody. Jesteście hipokrytami. Ten rząd to gabinet tłustych kotów, jeden z największych rządów w całej Europie. Macie ogromną liczbę ministerstw. Ogromną liczbę wiceministrów. Przy tak ogromnym deficycie budżetowym to jest po prostu hipokryzja i skandal. Konfederacja będzie konsekwentnie stać na stanowisku racjonalnej polityki fiskalnej i poszanowania dla pieniędzy podatników. Dość tej rozrzutności
bo Konfederacja będzie głosować przeciw temu budżetowi i składamy wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Nadchodzą ciężkie czasy dla Platformy Obywatelskiej i jej zwolenników, którzy od lat krytykowali i wyśmiewali Donalda Trumpa. Przypomnijmy sobie choćby wypowiedź żony Radosława Sikorskiego, która porównywała Trumpa do nazistów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Vance już podczas kampanii dał do zrozumienia, że administracja Trumpa będzie ignorować Tuska i współpracować wyłącznie z prezydentem Dudą. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco z polską racją stanu.